Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować fotel stworzony z myślą o graczach. Vertagear SL4000. Jest to fotel z serii Racing, czyli sama nawet wygląd na to wskazuje. Stylizowany coś na krzesło kubełkowe, fotel kubełkowy w sportowym aucie. Wszystko po to, żeby jak najbardziej wygodnie Wam się na nim siedziało. Ci, którzy śledzą mnie na Facebooku, widzieli, że kilka dni temu rzucałem zdjęcia właśnie tego fotela, także to nie jest tak, że wyciągnąłem go z kartonu, złożyłem i robię o tym filmik. Miałem okazję go potestować i mogę się podzielić teraz z Wami moimi wrażeniami. Wersje kolorystyczne tego fotela to jest zielono-czarny, niebiesko-czarny, czerwono-czarny, biało-czarny. Każdy może sobie dobrać pod własne upodobania, czy też wystrój pokoju, nie ma problemu. Jest to naprawdę górna półka i cena około 300 jurasów, także nie jest mało. Ale powiem Wam szczerze, że naprawdę ten fotel wart jest tych pieniędzy. Zacznę tutaj od omawiania jakości wykonania. Naprawdę bardzo porządnie zrobiony stołek, że tak się wyrażę. Metalowa podstawa, sam nawet taki detal jak kółka, coś a la koła w samochodzie. Co bardzo ważne, ekoskóra gruba, jak na byku dosłownie. Także z pewnością ten fotel będzie Wam służył długo. Nie będzie się ona wycierała. Regulacja fotela w praktycznie każdej pozycji. Możemy oczywiście go podnosić i opuszczać. Co ważne, bardzo wysoko możemy fotel podnieść, także docenią to z pewnością osoby o wysokim wzroście. Regulacja i to płynna regulacja oparcia do praktycznie pozycji leżącej. I co ważne, regulować możemy sobie podłokietniki, także ich wysokość w pionie i również w poziomie. Także możemy dopasować sobie idealną wręcz pozycję za biurkiem, zwłaszcza kiedy gracie, tak aby Wasze ręce się nie męczyły. Sama wygoda fotela tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o oparcie, to rewelacja, naprawdę rewelacja. Macie dołączone do fotela poduszki na odcinek lędźwiowy, jak również pod szyję, także bardzo wygodnie, nawet długo się na tym fotelu siedzi. Samo siedzisko, czyli podstawa fotela, powiem szczerze, mogła być troszkę szersza. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest to fotel stylizowany na kubełkowy, także te fotele mają za zadanie właśnie trzymać Wasze ciało bardzo pewnie za kierownicą, aczkolwiek w tym fotelu nie będziemy wchodzić w żadne zakręty, dlatego też moim zdaniem powinno być to troszkę szersze, przynajmniej ja mam takie odczucia, także być może akurat ten typ tak ma, znaczy ja jako ten typ tak ma. Do czego się jeszcze doczepię, to do tych osłon plastikowych na ten mechanizm do odchylania właśnie oparcia, te plastiki mogły być troszkę lepszej jakości, także takie uwagi do tego fotela mam. A poza tym mówię, naprawdę bardzo fajny gadżet. Jeżeli gracie, długo siedzicie przy kompie, to na pewno będzie to bardzo ciekawą propozycją. Linka do fotela znajdziecie w opisie tego filmiku. Ja na dzisiaj kończę, także bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!